Do dalszego studium. Rozdział Łazarzu wyjdź. W dziele zdobywania dusz potrzeba wielkiego taktu i mądrości Zbawiciela. Nikomu nigdy nie... Tak, jeszcze raz. Do dalszego studium. W dziele zdobywania dusz potrzeba wielkiego taktu i mądrości. Zbawiciel nigdy nikomu nie narzucał prawdy, ale zawsze wypowiadał ją z miłością. W kontaktach z ludźmi wykazywał niezrównany takt, był zawsze uprzejmy i wyrozumiały. Nigdy nie był szorstki, nie wypowiadał niepotrzebnych surowych słów, nigdy nie zadawał niepotrzebnego bólu wyrażonym wrażliwym osobom. Nie gardził ludzką słabością. Nieustraszenie demaskował obłudę, niewiarę i występek, ale ostrej nagany udzielał ze łzami w oczach. Nigdy nie czynił prawdy okrutną, ale zawsze głęboko współczuł ludzkości. Każdy człowiek był cenny w jego oczach. Zawsze był pełen boskiej godności, ale pochylał się z najgłębszym współczuciem i zrozumieniem nad każdym Bożym stworzeniem. W każdym człowieku widział obieg swojej zbawczej misji. Pytania do dyskusji. Pierwsze pytanie. Zastanów się nad ideą miłowania nieprzyjaciół. Co oznacza ona w praktyce? Jak należy okazywać tę miłość? Czy zdarzają się chwile, gdy miłowanie nieprzyjaciół jest niemożliwe? Jeśli tak, to w jakich sytuacjach? Drugie pytanie. Jaka jest sytuacja dzieci w Twoim zborze? Jak wiele uwagi zwraca się na ich potrzeby? Co jako zbór możecie poprawić w tej kwestii? Trzeci rozdział. W jaki sposób łatwo jest pomylić miłość z tanią łaską? Jakie niebezpieczeństwo tkwi w pozwalaniu ludziom na coś, czego nie powinni czynić, pod pretekstem okazywania im miłości? Kiedy miłość bywa najlepiej okazywana w przywoływaniu kogoś do ścisłej odpowiedzialności moralnej? Jak możemy znaleźć właściwą równowagę w tej kwestii? Jeśli nawet miałbyś pobłądzić, to jak postąpiłbyś? Czwarte pytanie. Jakie podobieństwo możesz znaleźć między narodem izraelskim w czasach teokracji, a współczesnym Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego? Czego powinniśmy się nauczyć na przykładzie starożytnych Izraelitów? Czy uczymy się od nich w dostatecznym stopniu?